z pamiętnika starego kucyka. Będąc starym kucykiem, w życiu spotykają mnie takie momenty przełomowe. Nazwałbym to w ten sposób, że jedne drzwi się otwierają, drugie się zamykają. Zapewne każdy z Was doświadczył czegoś takiego. Takimi momentami trudnymi, kiedy musimy podjąć pewną decyzję, jest na przykład rozstanie z partnerem, z mężem, żoną, przeprowadzka, zmiana mieszkania, zmiana pracy, czy jakieś, nie wiem, jakieś budowa czegoś. Zazwyczaj nie przychodzi to bardzo lekko, gdyż człowiek lubi być ustabilizowany, czuje się wtedy lepiej, pewniej, bardziej silny, ale życie przynosi ze sobą zmiany. Te zmiany mogą być gwałtowne albo bardzo spokojne. Najczęściej musimy przewartościować to, co się działo przedtem i doprowadzić do tej zmiany. I przynajmniej w moim przypadku zazwyczaj to jest takie mocne boksowanie się, gdyż opuścić strefę komfortu nie jest łatwo. Wiecie w swoim życiu, że to narasta. Męczymy się, a może tak, zastanawiamy się, czy zrobić to, czy nie zrobić. Bijemy się z myślami. I generalnie jest ciężko. Do momentu, kiedy w środku nie powiemy tak, kończymy to, zamykamy ten rozdział, ryzykujemy, zmieniamy. I to jest chyba właśnie najważniejsze. Bo w tym momencie nagle jakby zrobił się pstryk i idzie łatwiej. Zdarzenia następują w sposób, powiedziałbym, wręcz błyskawiczny i w bardzo krótkim czasie zbieg czasami bardzo dziwnych okoliczności powoduje, że ta zmiana nie jest tak bolesna, a po fakcie okazuje się, że była potrzebna. Nie wiem, czy pamiętacie ten film Faceci w czerni, kiedy taka istota w takiej śmiesznej czapeczce mówi, to jest najciekawszy czy najpiękniejszy moment w historii Ziemi. Tam była kwestia jakiegoś meczu baseballowego. Ja myślę, że w naszym życiu jest podobnie. To my jesteśmy bohaterami takiego zakładu. Tam na górze ktoś stwierdził, dobrze, dajemy ci szansę, ale musisz zrobić to i to i to. I w tym momencie obstawiają, czy nam to wyjdzie, czy nie wyjdzie. I tylko od nas zależy, co zrobimy i co się stanie dzięki naszym decyzjom. No, efekt to jest suma zdarzeń. Często wydaje nam się, że jesteśmy bardzo ważnymi ludźmi. Tak, jesteśmy kimś wyjątkowym. A to niekoniecznie tak jest. Być może nasza wyjątkowość jest spowodowana tym, że musimy coś zrobić, żeby coś nastąpiło. Na przykład, nie wiem, no tak jak my prowadzimy kanał, wydaje nam się, że to jest bardzo ważne, a to jest mało istotne. Ważne jest, że jakaś tam pani Krysia posłucha jakiegoś nagrania i pomyśli sobie, no kurczę, to wypadałoby coś z tym zrobić. Dokonuje jakiejś czynności, dzięki której jej syn staje się troszeczkę innym człowiekiem, a to, że on to robi, powoduje, że ktoś inny znów czegoś dokona. A efekt najważniejszy jest to, że któryś tam element tego ciągu zdarzeń powoduje wielką zmianę. Także wydaje mi się, że to jest właśnie bardzo ważne, że nasze działania są bardzo istotne. Nawiązując do poprzedniego odcinka, ten czas, który przeżywamy, czyli ta historia, która się na naszych oczach dzieje od 2020 roku, moim zdaniem jest taką właśnie wielką próbą, wielkim zakładem, który ktoś na górze obstawił i czeka na efekty. Niekliwie jesteśmy obserwowani i każdy z nas, każde nasze działanie, każda nasza zmiana, czy zewnętrzna, czy wewnętrzna, jest istotna. Być może jest to zakład, który nie miał takiej skali nigdy w historii Ziemi, Wszechświata i każde nasze działanie, każdego z nas osobna potrafi zmienić, zmodyfikować efekt końcowy. Dlatego oglądanie się na innych
że oni zrobią coś za nas, no, nie jest moim zdaniem właściwym działaniem. Właściwe działanie jest to, co my zrobimy. I nie patrzmy się na efekt skali, czy to będziemy Mesjaszami, czy my to zmienimy. Po prostu ważne jest to, co robimy, jak się zachowujemy, w jaki sposób przystajemy na tą zmianę, czy jesteśmy na nią gotowi, bo ona z pewnością nastąpi. Ona już następuje na naszych oczach, ale każdy z nas jest osobnym elementem tego wielkiego wydarzenia. Więc dla mnie gram dalej, robię swoje. Tam na górze kości zostały rzucone, ruletka się kręci. A jaki będzie z tego efekt? No cóż, to jest chyba najpiękniejsze. My po prostu tego nie wiemy. I dlatego dano nam coś takiego jak poczucie czasu, czyli wielką niewiadomą. I to moim zdaniem nadaje smaczku życia. Gdyż jeśli wszystko byłoby wiadome, czy życie miałoby jakikolwiek sens? Ja gram dalej. Wy tak samo. A zobaczymy, co kryje się za rogiem. Zmiana niekoniecznie musi być wielkim problemem. Z perspektywy życia śmiem twierdzić, że zmiany są potrzebne. I tak myślę, że będzie i tym razem. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia.